Powoli ruszają prace remontowe na moście Tczewskim. Na razie trwają roboty przygotowawcze i wciąż możliwy jest ruch pieszy na moście. Poważniejsze prace rozpoczną się wkrótce i od października całkowicie zostanie wstrzymany ruch na tym obiekcie. Od podpisania umowy 13 lipca 2015 roku z wykonawcą robót budowlanych, firmą Banimex z Będzina, do dzisiaj wykonawca przystąpił do realizacji prac przygotowawczych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych na tym obiekcie. Trwa rozbiórka elementów bocznych konstrukcji mostu, trwa również szczegółowy audyt całej konstrukcji, są również zbierane, pozyskiwane materiały konstrukcyjne, trwa również pobieranie próbek oraz technologii malarskiej. Od firmy z Będzina dowiedzieliśmy się, że 5 października nastąpi całkowite zamknięcie mostu dla ruchu pieszego i rowerowego ze względu na to, że będą trwały już właściwe prace. Czyli do tego 5 października w określonych godzinach, z którymi można zapoznać się na moście, można jeszcze przejeżdżać po 5 koniec z ruchem? Generalnie te godziny są dosyć elastyczne, także nie trzeba się ich aż tak bardzo sztywno trzymać, ale tak do 5 października można jeszcze przechodzić przez most od 5 października do prawdopodobnie nawet do końca trwania prac budowlanych. Most będzie już zamknięty dla ruchu. Czy jakaś alternatywa dla mieszkańców Lisewa? Alternatywa jest w postaci transportu kolejowego oraz transportu oczywiście prywatnego, swojego samochodowego. Jednakże nie udało nam się jeszcze ustalić co do transportu przez samą Wisłę. Tutaj mowa była wcześniej o transporcie promowym lub jakoś łódką. Niestety ze strony Tczewa owszem jest przystań, natomiast ze strony Lisewa, tutaj ze strony Malborka, ten brzeg jest zbyt surowy, aby takie coś stworzyć. Powiat Tczewski apeluje do mieszkańców Lisewa, aby nie przechodzili, zwłaszcza mostem kolejowym do Tczewa. Są różne alternatywy, także bardzo prosimy, aby zachować tą szczególną ostrożność oraz w trakcie trwania już konkretnych budowy, czyli od tego 5 października, aby nie próbowali wchodzić na ten teren budowy, ponieważ będzie to się łączyło z pewnymi konsekwencjami, zarówno prawnymi, jak i karnymi. Pierwszy etap prac dotyczy ratowania zabytkowej kratownicy Lęca. Na to zadanie udało się zbierać stosowne środki. Teraz starostwo będzie szukać kolejnych źródeł finansowania dla ratowania wiślanej przeprawy. Roboty związane z realizacją pierwszego etapu będą kosztowały ponad 29 milionów złotych. Składają się na niego środki od województwa pomorskiego 2 miliony, gmin Lichnowe 80 tysięcy, miasta Tczew 2,5 miliona oraz rezerwy subwencji ogólnej w wysokości ponad 22 milionów złotych.